Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Jak wspomniałem na końcu ostatniego odcinka, czego niestety nie mieliście okazji usłyszeć, bo jak debil nie wyeksportowałem sobie audio. Spróbuję, porozejrzymy się po Majuli tutaj. Na start mamy tutaj jakiegoś ziomeczka. Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin, and I sell armor. Oh, sorry, please do have a look at my wares. I could really use the business, if you'd be so kind. Co tam dla mnie masz? Wielka tarcza smoków bliźniąt. Nie mam jeszcze na tyle siły. Jeszcze potrzebowałbym 8 punktów, żeby ją nosić. Ale ta ma jak na razie największą redukcję obrażeń. O, srebrną tarczę z orłem bym sobie wykupił. Żelazna parma. Dla was opisy. Zobaczmy tutaj. Zwykły hełm. Set sokolnika widzę. Set piechura i po prostu jakby set z utwardzonej skóry, ale pewnie do tego pasuje zwykły hełm. I came from the west, from Volgan. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home. In hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgan. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Oh, by the gods, why the hell am I here? Pewnie dlatego, że nie jesteś w stanie opuścić tego miejsca. Wiem, że u niego jest też taki kolejny taki mini quest. To jest skrzynia z czymś. Tylko teraz pytanie, z czym to było? Z odłamkiem titanitu. Okej. Okay. U niego jest taki mini quest, żeby właśnie u niego kupować rzeczy. I w miarę jak będziemy od niego coraz więcej kupować, tym bardziej będzie się jakby zmieniał, może nie tyle jego wygląd, bo tego raczej nie da się zmienić. Tutaj coś zrobię. Nie, to jest zamknięte. Ale będzie się zmieniało jakby jego nastawienie. O, tu patrzcie. To nie jest tak bez powodu zrobione. Bo uwaga, były tak. To sobie spadnie. Mamy wisielca. A wisielec ma fragment butelki Estusa. Tu, boże to. Patrzcie. Cyk, cyk. I łoisz, łoisz takie gówno. Ono cię może położyć w parę ciosów. A ty je łoisz, i łoisz, i łoisz. I ono ciągle stoi. A co jest najlepsze? One się odradzają. Pieniczek, kto wymyślił pomysł, żeby trzy jakieś losowe świnie były bardziej pancerne od, nie wiem, od ogra. No, i patrzcie, tyle je mucicie, a jaka nagroda? 20 dusz. Za jedno. To jest żart. O, tutaj jest właśnie o czym wspomniała Harold.
To jest właśnie ta istota, z którą mamy pogadać. Czy mamy, z którą możemy porozmawiać. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. U niej możemy sprawdzić sobie, jakie mamy rangi w przymierzu. Możemy opuścić przymierze bez żadnych kar. Szczerze nawet to zrobię. Możemy też coś u niej kupić. A, pierścienie. Pierścień złego oka, ale ten pierścień możemy też znaleźć. Pierścień srebrnego kota, czyli pierścień, który zmniejsza obrażenia od upadku. Pierścień z czerwonym okiem, przez co łatwiej mnie wykryć. Nie wiem po co miałbym to w ogóle wziąć, ale nie zamierzam. I pierścień szeptów. Ten pierścień będę musiał bardzo szybko sobie wykupić, jeśli będę, bo w pewnym momencie przyda mi się, aby porozmawiać z jedną osobą. Do niej możemy sobie jakiś czas wracać, ona rzuci nam jakiś komentarz a propos tego, co się dzieje w tym. W grze. I w miarę jak będziemy progresować, to ona coś może powiedzieć na temat tych właśnie wielkich, potężnych dusz. Głównie po tym, jak zabijemy jakiegoś posiadacza takowej i zgarniemy taką butelkę, taką duszę dla siebie. Okej, flaszka wzmocniona. Dziękuję. A, tylko dwie. No to oczywiście siądźmy, żeby mieć trzy. No i lecimy teraz w to miejsce. Ale zanim przejdziemy tu, pójdziemy sobie tutaj na górę. Ponieważ jest tam kolejne przymierze, które możemy do którego możemy dołączyć. Kamień zwycięzcy. Jezu, potrójne pytanie, czy chcę dołączyć do przymierza, no. O, dobra. Naprawiło się na szczęście. Wyjdź. Teraz tutaj kość wiodąca do domu 5 sztuk. I póki co, myślę, możemy tak pozostać. W sensie, no, nie mam zamiaru zbytnio się bawić, jeśli chodzi o te przymierza. Bo niestety, ale w tej części Soulsów już nie jest tak różowo jak w jedynce, że wystarczy mieć pierwszy level przymierza, żeby zdobyć niektóre zaklęcia. Tutaj trzeba faktycznie levelować w tych przymierzach do trzeciego do trzeciego levela, a to w niektórych wypadkach trwa niemożebnie długo. Więc to sobie odpuszczę, ale bynajmniej wszystkie przymierza wam pokażę. To jest dość niestety właśnie zarówno chyba w dwójce, jak i w trójce dość mocno gracz jest uzależniony od grania po sieci, jeśli chce sobie levelować te wszystkie przymierza. O, szkarłatna parma. Ciekawe, czy lepsza. Nie, gorsza. No to oczywiście jej nie zabieramy. Tutaj, tak, tu jest na tyle płytko, że nie zginę, wskakując za wody. Ale też powinno tu gdzieś... O, właśnie, tam. Tutaj jest... Ja nie wiem, czy to jest dźwignia, czy to jest takie jak w Sekiro. Czy... Tak, to jest tak jak w Sekiro było. Dostępny cyk. Ciągniemy po prostu i tutaj się otwiera przejście. Tak więc my przechodzimy na drugą stronę. Tu na start mamy jakiś przedmiot. Złamany miecz złodzieja i dużą duszę zaginionego nieumarłego. Dobra, tutaj jak pójdę, to jest tylko droga powrotna. I tutaj idziemy do drugiej lokacji. O, już wychodzimy. A tą lokacją jest wieża płomienia Heid.
O, tu jest ten ziomek! Proszę! Się zastanawiamy, dlaczego go nie było w Kniei. Proszę, tu go przenieśli. To jest oczywiście poza tym, nie możemy pogadać. Gościu w ogóle wygląda, by miał... On nawet ma wbite strzały w banie. No, jak widzicie, jest naprawdę pancernym przeciwnikiem. No, chodź. O, nie, nie, nie! Ja pierdzielę! Niewiara, że ja się dałem w taki prosty sposób! Boże... A co jest najlepsze? Kawałek dalej było ognisko. Ajajaj... Dobra, no to lecimy tam jeszcze raz. To jest niestety nieuniknione w przypadku niektórych konfrontacji. Choć wiadomo, gdybym troszeczkę pomyślał, lepiej zlikwidował tego wroga dalej, który był na większej arenie, no to mógłby sobie tam pobiec i ten rycerzyk albo by tam zginął od mojego ostrza, albo by po prostu, być może udałoby mi się go zrzucić, tak jak on mnie przed chwilą, do wody. Teraz pytanie, czy ten, bo ten rycerz na pewno nie zniknie, ale czy on będzie teraz siedział, czy będzie dalej chciał walczyć? Ja siedzę sobie, dobra. Czyli dopóki go nie sprowokuje... O kurde, tam jest jeszcze jeden? Co on tu robi? Nie pamiętam, że jeden z tych rycerzyków był w drodze do tego. Do zamku. Tu nie było dwóch takich rycerzy. Au. Mówię o tych białych oczywiście, bo... Te... Grubasy... Niestety, ale... Były. Też w wersji konsolowej. Pierwszy! 400 chyba dostałem od jednego. Ten chyba się nie respi z tego co pamiętam, ale dobra, spróbujmy z tym ziomkiem zawalczyć. Też ma miecz. Kurde, prawie. Zawsze backstab, a teraz nie. Dlaczego? No uważaj. No, łykaj tę flachę. Coś mi się wydawało. Myślę, że jakaś taka dziura jest, która emanuje mocą, ale nie. O, mam go! Zróbmy sobie to... Troszkę zdrowia. Pych! Kurde, ten niestety nie zostawił nic po sobie. Zobaczmy, czy z tamtym będę miał więcej szczęścia. Bo na początek może się wyleczmy. Złotnijmy tego typa. Chodź do mnie, ziomeczku, do mnie tutaj. Zawalcz ze mną. Ej, no chyba se żartujesz. O, serio się stąd nie ruszy? Jak mam się z nim porażyć na tak małej przestrzeni? Blisko rozpaliliśmy na szczęście, więc powinniśmy się tam odrodzić. Dokładnie. Już nie muszę odpoczywać konkretnie przy ognisku, wystarczy, że je rozpalę. A nie! On się zrespił? Okej, widzę, że wersja konsolowa od PC-towej mocno się różni. O, dobrze, że podniosłem tarczę, bo dostałem porządnie w mordę. Dobra, no okej, oni nie sprowokowani mi nic nie zrobią, no to może go oleję tym razem.
To mnie ciekawe, dlaczego oni tak leżą, jakby tacy sposępniali, bez życia. Spróbujmy sobie poradzić z tym kolegą. No jak?! Końcówkę uniku miałem! Dostałem unik. I tego nienawidzę w tej lokacji. Tych wielkich rycerzy. A są ich trzy rodzaje. Ten z mieczem, który się odradza za każdym razem. Ten z maczugą, który na konsoli się nie odrodził. Zobaczymy, czy tu się będzie odradzał. I jest jeszcze jeden. Też z mieczem, ale takim dużym, który naprawdę siepie konkretne obrażenia. A zarazem ciężko jest omijać jego ataki. Bo powinien być gdzieś tam. W tym. Jakie fajne niebo. What on earth?! Czy to jest smok?! Ej, nie było tego w wersji konsolowej! Ej, czuję się oszukany teraz. Zobaczmy wszystko tego trupa. Dusza i kukła. Nie. Ej, tam był wcześniej ziomek z mieczem zwykły, tylko bardziej pancerny! Co tu robi smok?! Tarcza. W ogóle, jak nie pani się myli, jeszcze nie myli, jeśli dobrze widzę, to ja chyba się ruszam szybciej, mając tarczę podniesioną, niż mając tarczę nie podniesioną. Au! Ha, tarcza. Ma clear. Aha, serio, zastał mi... Całe obrażenia, jakie sobie wyleczyłem, on mi zadał momentalnie. Stary hełm o nieokreślonym wieku. Jak stary może być ten rozsypujący się hełm? Ma wyjątkowo niską trwałość. Czasem, gdy przedmioty już się rozpadają, po raz ostatni okazują swoją wielką moc. Nigdy nie rozumiałem wtedy i nie rozumiem teraz, o co chodzi z tym opisem. Au. Zdążyłem podnieść tarczę na szczęście. Jednak wykorzystam. Świetnie. Chyba udało się uniknąć. Dawaj, mucka. Mucka! Giń! O proszę, ten nie zostawił nic po sobie. Na konsoli zgarnąłem od niego przedmiot, który ulepsza buteleczkę Estusa. Ciekawe, czy goś chociaż będzie odradzał. Mam szczerą nadzieję, że nie. Au. Co w ogóle takimi dzbanami, że ich własnymi atakami można wmanewrować, żeby po prostu sami rzucili się do wody. Trzeba tylko mieć dobre wyczucie miejsca. Oj! No teraz to ja bym sobie zdzbanił całą sytuację. Talizman Lloyda, sztuk 1. Tu wyjeżdża Wajcha. Pęknięta kula niebieskiego oka. I patrzcie. Ciągnę Wajchę. O, tam jest w ogóle NPC kolejny. I tutaj powiększamy sobie arenę, ponieważ tam jest kolejna walka z bossem. Co jest najlepsze, możemy tę walkę wygrać tak naprawdę po prostu unikając jednego ataku tego bossa w dobrym momencie, bo wtedy on zaszarżuje do przodu i sam spadnie do wody. Ale jest to niestety trudne do wykonania na tak małej arenie. Bo ryzyko jest takie samo, jak my unikniemy, że sami też do tej wody wpadniemy. To jest ten ziomek trzeci, o którym wam mówiłem.
który właśnie mnie one-shotował. Dobra, zobaczmy, czy chociaż ten gościu z maczugą się odrodzi. Jest? Co?! Czemu jest?! Nie powinno go tu być! Super, widzę, że naprawdę wersja konsolowa od PC-towej różni się diametralnie. Teraz w ogóle zginął jeszcze spadając w przepaść, żeby było śmieszniej. Dobra, to może... Podchodząc tylko i wyłącznie do tamtego ziomka... Pozwolę sobie... Nie ta opcja. Pozwolę sobie na... one-shotowanie ich każdym strzałem. Ale wiadomo, nowe walki będziemy rozgrywali sobie na zasadach fair play. Stare rękawice rycerskie. Nawet tego nie zakładam, bo to nie dość, że jest gorsze od mojego i jest po prostu jeszcze w cholerę słabsze. To jeszcze dodatkowo jest kompletnie, ale to kompletnie nieopłacalne, jeśli chodzi o noszenie tego. Bo nie daje to żadnych korzyści. Czy on ma lance? Nie, ma miecz normalnie, dobra. Okej, spróbuję zrobić teraz tak. Zabrać duszę. Biegniemy tutaj. Zdejmujemy tego typa. Biegniemy do drugiego. Tego też zdejmujemy. I mamy solo walkę. Teraz na równych zasadach. Oj! Aj! Dobra. Dobra, mam w miarę okej redukcję. Ty chyba z tej jaja robisz! Jaki bre on mnie trafił? No chodź, cwaniaczku, atakuj. Siema garda, to najważniejsze. I... Żegnam! Okej, minimalnie brakowało mi staminy. Dobra, mamy dwa przejścia. A tak, długa wajcha do pociągnięcia. O! Okej. Teraz jednak atakuje biały bez prowokacji. Możecie sobie iść. Proszę. Nie chcę z nimi teraz walczyć. A czemu swojego nie może bić? No taki to jest bez sensu. Chciałem być fair, no ale z dwoma takimi typami na raz walczyć nie będę. Dobra, ciągniemy wajchę. Uzupełniamy arenę do końca. Mogę teraz za to wykorzystać kukłę człowieka, aby sobie zwrócić życie. Znaczy zwrócić człowieczeństwo właściwie, ale też pełną ilość mojego zdrowia. Zobaczmy, czy tutaj coś się wydarzy. No nie, ten nie atakuje niesprowokowany. Jaki jest procent na to? Znaczy procent. O co chodzi, że tamten nie zaatakował? O, te, proszę, ten tu stoi na straży, ciekawe. Że tamci mnie zaatakowali, że tamci. Tamten jeden głównie, ten biały rycerz. Prawdopodobnie rycerz z Heid. Nie zaatakował i bez mojej ingerencji, a ci tutaj mentalnie wyrąbane na to. Tarcza, tarcza. To zawsze redukcja obrażeń. Dobrze. I żegnam. Czy ja jestem w stanie zawalczyć z tym ziomkiem?
Trochę wątpię. Czy mogę go stąd wywabić? No mam trochę noży do rzucania. W sumie rzućmy, wrzucamy ile wlezie. No ale tyle z tego było. Co? Czemu nie było backstaba? Estus, proszę. Że bo będzie nie czekała walka z bossem, no to wykorzystywanie jest to trochę głupie. Orzesz ty. No czemu backstaba nie zrobił? No i jestem bez Estusu w tym momencie. Aha, interesting. Very interesting. Jeszcze coś? Co to był za atak? Ten atak nie był on mieczy, to był tak do siebie i zadał mi te obrażenia. Dobra, wróciłem na miejsce, już się pokonałem sobie tego ziomka. W o wiele szybszym pojedynku. Co jest tutaj? Czego pilnował? Pierścień spętania. Jakby teraz tam jeszcze spadł mój kupi pysk, to bym się aż śmiał, nie? Pierścień spętania. Ogranicza redukcję punktów życia podczas bycia pustym. Nice. Niezwykły pierścień nieznanego pochodzenia zmniejsza redukcję zdrowia właściciela, gdy staje się on pustym. Ten pierścień nie uczyniczy człowiekiem. Trudno odzyskać to, co się straciło. Spoko. No w takim razie spróbujmy zawalczyć z drugim bossem w grze. Czyli ze smoczym jeźdźcem. O! Właśnie o tym ataku mówiłem. Ten jego atak szarżą jest tak potężny, że on jest w stanie sam się tym po prostu wykosić poza arenę. Tylko jak mówiłem, niestety jest to akcja obosieczna. Bo tak samo jak on może wykosić siebie z tej areny, tak samo ja mogę się z tej areny po prostu wytoczyć. Jak? Dobra, to jeszcze zrozumiem, ale ten pierwszy nie ma prawa mnie trafić w ogóle. On chyba nie ma takiego grzbotnięcia tarczy, z tego co pamiętam. Ale patrzcie. Nie mogę mu wykosić backstaba, nie? Ale mogę go smarować i bić tym toporem po plecach, ile tylko mogę. Dawaj. Mucimy. Ej, czego zachwiałem właśnie? Chyba tak. Rzadka rzecz, zwłaszcza jeśli chodzi o bossów. Bo zresztą, że niewielu jest bossów, których faktycznie da się zachwiać. Dawaj szybko, lecz się. Jest! Boże, już myślałem, że zginę, ale nie. Na szczęście na tyle Estus jeszcze działał. Tyle mnie leczył. Ładnie. Teraz się wyleczę. Niestety nie mam już Estusów ani życia. Kurde, wolałbym mieć naprawdę 100% redukcji fizycznych obrażeń. Dobra, na szczęście nie upadłem. Bo to by było trochę niefortunne, jakby tak padł na glebę. Dobrze.
Dobrze, na szczęście klejnot działa. No, już przestał, ale działa w miarę długo. Dobra, ty se tam machaj, ja cię posmieram po pleckach. Za plecy, na plecy muszę mu skakać. To jest najbezpieczniejsze dla mnie. O, to ciekawe to było, naprawdę. Nie, nie wierzę! Nie wierzę, tak dobrze było! Dobra, podejście... chyba piąte? trzy tysiące dusz. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej łyknąć sobie tego ziółka na wejście. O! No, tak coś czułem, że było lepiej odpuścić ten jeden cios. Au! Zużyłem niestety wszystkie kryształy leczące, więc... muszę się obyć bez nich. Ale czego są buteleczki, nie? Luck! Chyba minimalnie na krańcu zasięgu tego uderzenia stałem. No, to miał teraz szczęście, że zrobił taki... ten swój przeskok, wykrok. Bo gdyby zaatakował normalnie, no to by mnie pewnie rozwalił. Dwa ciosy. Tarcza. Tarcza. Unik! Nie udało się. Macha. Machnij sobie. Raz. Ha, czyli macha dwa razy tego... Jezu, już się bałem, nie? Już się bałem, ale na szczęście nie. Dobra, czyli macha... na szczęście nie ścięło mi gry. Czyli macha tylko wtedy, kiedy jestem w pobliżu. Jestem drugi wymach. Raz. A nie, dobra, jednak to są dwa różne ataki. Czy jest grzbot, nie? Jezu, te ściny mnie wykończą. Jaki prawo oberwałem? Nie byłem... byłem za nim! Oberwałem. Jak? Dobra, coraz bliżej zwycięstwa. To trzeba uważać, bo to wiadomo. Pośpiech ze złym doradcą. Raz. Dwa. Dobra. Czekamy. Raz. Dwa. Na plecy. O, ładnie. Dwa ciosy. Raz. Dobrze. Okej. Okay. Maksymalnie dwa ciosy. I... o, nawet jeden wystarczył. Po tobie, kolego. Za piątym albo za szóstym podejściem udało mi się go pokonać. Dusza smoczego jeźdźca. Nawet nie zauważyłem, ale... chyba 15 tysięcy dusz za niego dostałem. 15 albo 12. Bardzo ładna ilość. Tutaj mamy ognicho i kolejną babkę. To jest ta, z tego co kojarzę, nauczała cudów. Wieża płomienia. Sam płomień gdzieś tam hen daleko na górze. No to na koniec pogadajmy jeszcze z nią. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. Ta, z tym bym się trochę kłócił. Święty dzwonek. Pierścień modlitwy za 28 tysięcy! No jeszcze mnie nie porąbało, żeby tak coś kupować. Rada. Leczenie. O, średnie leczenie. Wyjątek z wielkiego leczenia. Regeneracja. Olśniewające światło. O, to coś nowego. Wspaniały cud używany przez kapłanów wysokiej rangi. Powoli przywraca... aha, dobra, czyli
lepsza wersja regeneracji. Kapłan Forsell z Lindelt był mistrzem cudów, który stoczył wiele walk w całym kraju. Sprzymierzeńcy nazywali go świętym rycerzem, a wrogowie obawiali się ze względu na moce, które nazywali demonicznymi. Pewnie przez to, jak bardzo się regenerował w trakcie walki. O, modlitwa o uzdrowienie, która niweluje trucizny. Miło. 8 użyć. To się może w jednym miejscu przydać, ale to możemy później zgarnąć. Moc to znamy. Włócznia błyskawic, jak dobrze znana, ale tylko 3 użycia. Niestety, tylko 3 użycia. Droga do domu oraz rada. No, nie będziemy na razie niczego kupowali, ale prędzej czy później zapewne wykupimy wszystko, co tylko będzie w stanie. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that, by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well... Do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... Well... I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry. Help the gullible by teaching the good. Ta, w ogóle nie słyszałem tego oszukiwać. No i to jest taki info dla mnie, bo ona też niestety musi przenieść się stąd, bardziej w kierunku Majuli, do momentu, znaczy, bo w pewnym momencie będę musiał się tamtędy, co jest grane, czemu tak nagle tu idzie? Widzicie go? Czemu on tak nagle się ruszył? Co, będzie tak szedł tutaj powoli w moją stronę? Nie, dobra, dochodzi do tego miejsca i się cofa. A czemu tak nagle wstał i zaczął tu iść? Ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł, Boże. Ciekawi mnie to, ale no, dopóki nie pójdziemy tam, nie pokonamy tego smoka, wiwerny, czy co to tam jest, i nie pokonamy minibossa, czy mini, no, kolejnego bossa, który znajduje się w tamtym miejscu, to niestety nie uda się nam jej odesłać tam, do tego miejsca, z którego skręciliśmy tutaj, a jest to niestety konieczne, ponieważ ona jest w posiadaniu takiego specjalnego mechanizmu, który jest w stanie zmienić drogę z lewa, z prawa na lewą, a lewa prowadzi mnie dalej w fabule. Niestety nie jestem w stanie jej teraz tu... Okej, dobra, nieważne. Okej, chyba jednak już się tam przeniosła. Ciekawe. Okej, Harold sobie tutaj stoi. Halo? Dobra, tutaj już się powtarza. No to podbijmy się. Tak jak w sumie poza nagraniem, takie są moje obecne statystyki. Głównie wiara i inteligencję podniosłem na 20 punktów. Bo jest jeden ziomek, od którego są takie wymagania, żeby w ogóle dalej z nim gadać. A póki co myślę, że podbijemy troszeczkę wigor, bo zaczynamy strasznie odczuwać brak tej energii. 8000 potrzebuję na kolejny level i sądzę, że byłbym w stanie nawet to osiągnąć. Tylko właśnie muszę najpierw... Nie, nie to. W ogóle znowu zapomniałem się z wami przywitać tym
ukłonem, jak to już miałem od pewnego momentu w jedynce, ale też w jedynce o tym zapomniałem w pewnym momencie. A właśnie, że tę duszę miałem sprawdzić. Dusza ostatniego olbrzyma, dusza ocalałego olbrzyma, uwięzionego pod knieją olbrzymów, władca olbrzymów, który obrócił całe królestwo w perzynę, został podobno pokonany przez nieznanego wojownika. Jego zmasakrowane szczątki zostały potem zaciągnięte pod mur fortecy, gdzie go zamknięto. I dusza smoczego jeźdźca, który wiernie służył królowi Wendrickowi. Dawno temu smoczy jeźdźcy, dosiadający wielkich jaszczurów, siali postrach na polu bitwy. Ich doskonałą ochronę uzupełniała niezrównana mobilność. Użyj duszy, aby zdobyć bardzo wiele duszy, bo stworzyć coś ogromnej wartości. Dobra, teraz tak. Tutaj mamy tablicę czempiona. Pokazuje imiona największych zwycięzców z przymierza kompanii czempiona. Na tablicy wykutej z kamienia zwycięzcy wyryto imiona dzielnych wojowników, którzy ofiarowali najwięcej kamieni czci. Są one epitafiami tych wspaniałych osób. A, to jest kamień czci, czyli to, co mogę tam ofiarować. Kamień niezwykle ciężki jak na swe rozmiary. Ofiarował go kamieniowi zwycięzcy, by wzmocnić więź ze swoim przymierzem. Kamień zwycięzcy pragnie dusz poległych wojowników zaklętych w kamieniach czci, jakby były częścią pewnej całości. Okej, okay, intrygujące. Dobra. Duża dusza dumnego rycerza, myślę, wystarczy. O, aż nadto jest nawet. To zużyjmy wszystko. Zobaczmy, czy będziemy stać na jeszcze jeden poziom. Oczywiście poza tymi duszami bossów, bo to sobie zachowamy na potem. No nie jestem pewny, czy mi wystarczy na 7 poziomów, no ale dopóki nie sprawdzę, to się nie dowiem. Nie, ale minimalnie brakuje. Mamy tutaj takie pół na pół. Rękawice i nogawice z hejt. Hełm jest w ogóle totalnie odklejony od całości, a klata jeszcze jest z tego starego setu. Tak więc, no póki co myślę, mogę to uznać za w miarę spoko. Nie, co? W miarę spoko progres? Nie, takie dziwne brzmi. Dobra. Dla mnie taniej, zobaczmy. Tu bez zmian. Tutaj też. No, widzę, że nie bardzo taniej, wszystko jest bez zmian. O, klucz kamień Farosa, to sobie jeden kup, ten jeden sobie wykupię, przyda się. O, i bardzo miło. To jest fajne właśnie, że ona tych klejnotów życia ma właśnie nieskończoność. To się później będzie przydawało. Więc przypiszmy je ponownie. Ja sobie teraz zrobię porządek poza nagraniem. Mamy, widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy dalej eksplorowali wieżę płomienia. Hej, z wieży płomienia. Troszkę powątpiewam, czy chcę już iść do tamtej katedry. No ale dopóki tego... Chociaż nie, co ja gadam, przecież... W ogóle właśnie, to był smoczy jeździec, czyli ten... Smok pewnie należał do niego. Ale nie no, wydaje mi się, że ten smok raczej będzie dla mnie za silny. No bo wątpię, że on nagle odleci, tylko zionie ogniem, po czym se poleci gdzieś w pizdu. Pewnie normalnie będzie stał, będą się z nim walczyć. No ale niestety, no dobra. Na razie to odpuścimy, podbafujemy się trochę, zobaczymy co będzie później. A od kolejnego odcinka będziemy szli dalej w tamtym kierunku. A ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Dark Souls 2 Remastered Scholar of the Sin. Cześć!